SK Info. Osiedle Zawadzkiego w Szczecinie właśnie przeżywa jeden z trudniejszych momentów. Jest na ustach wszystkich mieszkańców Szczecina, ale to raczej nie jest powód do radości. Idąc między budynkami, trudno nie zauważyć krzyży celtyckich, szubienicy z symbolem anarchii, czy nacjonalistycznych i rasistowskich haseł. Są właściwie wszędzie, na latarniach, śmietnikach, ścianach czy sklepach. Część z nich mówi wprost o tak zwanej białej sile. Szczecińska policja dostała zgłoszenia w sumie o 4 budynkach, na których znajdują się hasła. My, symboli, wlepek i napisów naliczyliśmy przynajmniej kilkanaście w różnych punktach osiedla. Alicja Wirwicka, SK Info Szczecin. SK Info.